Ale ja na przykład, jak byłam, nie wiem, ja byłam chyba w trzeciej albo w drugiej klasie podstawówki, no i wiadomo było, że zajmowałam się moim bratem, prawda? Przewijałam go, zajmowałam się nim i tak dalej. No i się pewnego razu zapytałam mamy, a dlaczego mój brat ma takiego robaczka, ja nie mam robaczka i czemu ktoś ma robaczki, a czemu nie? No i to jakby... Jakby to było... To jest normalne, bo jak odkrywasz, że ktoś ma coś innego niż ty, to jesteś w szoku, że dlaczego, nie? Przynajmniej jak dla mnie, no w momencie, kiedy odkryłam, że są ludzie, którzy wyglądają inaczej niż ja, to byłam w szoku i zastanawiałam się, czemu? Czemu ludzie są różni? Jaka odpowiedź? Że chłopcy tak mają, że mają robaczki. A że dziewczynki nie mają robaczków.